Marcin Bąk, dobry wieczór Państwu. Zaczynamy program W Punkt, a moim i Państwa gościem w tym programie jest Robert Winnicki, poseł niezrzeszony, zarazem prezes Ruchu Narodowego. Dobry wieczór. Coś się dzieje chyba w Europie, przynajmniej można tak mniemać po niektórych komentarzach związanych z wyborem na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antoniego Tajaniego. To jest Chadek. Czy to rzeczywiście jest tylko zmiana na zasadzie raz my, raz wy trzymamy pewne posady? Mówiąc raz wyraz, my mam na myśli chadeków i socjalistów, inne partie zgrupowane wokół tych dwóch głównych centrów. Czy rzeczywiście zaczyna jakiś wicher zmian dmuchać? No, było tak od kilkudziesięciu lat, że rzeczywiście chadecy z socjalistami rządzili na zmianę, jako dwie największe grupy. Zresztą niewiele różniące się tak naprawdę w rzeczywistości zachodnioeuropejskiej od siebie. Jedni ciut bardziej akcentowali równość społeczną, drudzy nieco więcej mówili o ekonomii, ale chadecy już dawno, że tak powiem, przestali to chamieć, że tak powiem, chrześcijaństwo w nazwie deklarowane gdziekolwiek uwidaczniać to. Jak kiedyś jeden poeta pisał, jedni mówią, że pewno Boga nie ma, drudzy mówią, że pewno jest, ale niewiele więcej z tego wynika. Więc natomiast z czym związana jest niewątpliwie ta pewna zmiana, że oto teraz chadecy mają te trzy stanowiska? No po pierwsze jest związana z tym, że socjaliści z ich taką, będący w takiej forpoczcie tego multikulturalizmu, polityki proimigranckiej, są w odwrocie w całej Unii Europejskiej. Tak jak powiadam, polityka liberałów czy chadeków wcale nie była specjalnie inna, ale oni, zwłaszcza chadecy, aż tak mocno tego najczęściej nie akcentowali. No, proimigrancką politykę prowadzi w Niemczech no przecież jak najbardziej chadecka kanclerz Angela Merkel, tak? Natomiast najbardziej ideologicznie w to zaangażowani byli socjaliści i oni, wydaje się, ponoszą dzisiaj najbardziej prounijni, najbardziej profederacyjni, najbardziej multikulturalni. I oni, wydaje się, dzisiaj ponoszą tego owoce, to znaczy ponoszą tego skutki, płacąc polityczną cenę. O czym to jeszcze świadczy? No, Unia Europejska przeżywa szereg kryzysów naraz. Od kryzysu finansowego, kryzysu ekonomicznego, który dalej, można powiedzieć, nawet pogłębia się trochę, pogłębia różnicę między południem, tymi zadłużającymi się krajami południa Europy, a północą w miarę stabilną. Kryzys bezpieczeństwa związany z terroryzmem, kryzys imigracyjny, kryzys instytucji unijnych, tak, przyszłości tych instytucji, w którą stronę one, zaufania do tych instytucji, w którą stronę one mają ewoluować. No i w tej całej sytuacji kryzys bezpieczeństwa związany i takiej myśli politycznej związany z tym, jak reagować na to, co się dzieje na wschodzie Europy, na Ukrainie i tak dalej. I teraz właściwie elity unijne nie są w stanie na to w żaden sposób sensowny odpowiedzieć na te kryzysy. I dochodzi do przetasowań. Ja bym powiedział, że to, co się z czym mamy do czynienia, to po pewnej niedługiej, bo to było 15-20 lat, w perspektywie historycznej to jest bardzo krótki okres, takim okresie przekonania, że właśnie polityka taka realna, twarda polityka się kończy, no ta polityka wróciła po prostu do Europy z pełną mocą. Tak? To marzycielstwo elit unijnych, europejskich, że to teraz tylko będziemy no już konsumować owoce tego dobrobytu i się zastanawiać, której grupie mniejszości seksualnych przyznać prawa, jak bardzo zielono ma być, jeśli chodzi o energię i ile wiatraków mamy jeszcze postawić. I ten okres definitywnie się kończy. Realna polityka, realne problemy społeczne, realne problemy gospodarcze wróciły do Europy i wybór Tajaniego jest między innymi jednym z tych z przejawów tego, co się dzieje. Zatrzymałbym się na moment przy tych naszych rozważaniach o rozbyciu się tego chrześcijaństwa w partiach chrześcijańsko-demokratycznych, dlatego że u fundamentów Europy stali właśnie chadecy, tak? Politycy chadeccy. Oni byli głównymi autorami pomysłu zjednoczonej Europy, chociaż ta Europa miała zupełnie inaczej wyglądać niż dzisiejsza Unia Europejska. I ta chadecja kilkadziesiąt lat temu, która stała u tego pomysłu, też była zupełnie inną chadecją. Co się stało przez te kilkadziesiąt lat, że ten komponent chrześcijański w tych partiach, w tych ruchach kompletnie się rozpłynął?
Na scenie europejskiej, w ogóle jeśli chodzi o Unię Europejską, o partie chadeckie, całą jak gdyby rzeczywistość społeczno-polityczną Europy, zaważyły wydarzenia i tak ta rewolucja lat 60. 70. Rewolucja obyczajów, rewolucja kultury, rewolucja nowego marksizmu. Nowego marksizmu, który powiedział, że nadbudowa, czyli świadomość, jest ważniejsza niż baza, tak? No bo ci marksiści oglądali tego człowieka sowieckiego, tak, i popatrzyli i mówili, no tak, on jest zniszczony pod wieloma względami, czy tam wyprany z wielu tam tych burżuazyjnych przesądów, ale on jest nadal dosyć tradycjonalistyczny. Dalej jak widzi ikonę, to tak, się ukradkiem przeżegna. To się ukradkiem przeżegna, chrzci te dzieci po staremu, gdzieś tam w ukryciu, ma tradycyjne spojrzenie na rodzinę, no to nie tak, nie? No więc zabierali się za kulturę i odnieśli sukces. Dlaczego te partie dzisiaj, gdzie cudzysłowiem trzeba by to chrześcijaństwo, czy tą chrześcijańską demokrację w nich określać, dlaczego takie się stały? No można powiedzieć, te partie zmieniały się wraz z zmieniającą się debatą publiczną i zmieniającą się społeczeństwem. I to wyglądało mniej więcej tak, że lewica i liberałowie, którzy robili tą całą rewoltę i cały czas robią, bo to jakby postępów końca... Rewolucja w permanencji. Nie, w permanencji. Nie widać, nie? To ci, którzy to robili, za każdym razem, kiedy dochodzili do władzy, często to wahadło wyborcze wychylało się to raz w kierunku socjalistów, liberałów, raz w kierunku chadeków i na przykład liberałów, to zmieniali radykalnie wszystko. Jak przychodziła ta chadecja, no to konserwowała zastany stan rzeczy, tak? Czyli nie prowadziła tej wojny kulturowej, nie prowadziła odzyskania. Czyli można dwa kroki w przód, krok w tył, ale generalnie szło do przodu. Z punktu widzenia rewolucji. Szła tam, gdzie właśnie socjaliści, liberałowie ich pchali do tego stopnia, że rzeczywiście ciężko dzisiaj odróżnić chadeków od socjalistów w Europie, że cały krajobraz, tak, został przebudowany w Europie Zachodniej i że się cała rzeczywistość europejskiej kultury, polityki jest właściwie socliberalna, tak? Tak można by to określić pod względem świata wartości. I ten cały eksperyment społeczny, bo to jest cały czas, to jest 40 lat, ale eksperymentu, jednego wielkiego eksperymentu na żywym organizmie. Dzisiaj zaczyna ponosić klęskę, no i zaczyna być pewien odwrót. Natomiast chadecy, w moim przekonaniu, którzy dzisiaj triumfują w Unii Europejskiej, to są następni do tego, żeby być zmiecionymi, tak? Pierwsi będą ci, którzy... Zmiecionymi, czy tylko takimi, którzy przejdą jakąś gruntowną odnowę, przebudowę? O tym, który został przewodniczącym, czyli o Tajanim, mówi się, pisze się, że on przynajmniej umie się przeżegnać, tak? Mówiąc ponoć tak. Z lekkim przekąsem, to znaczy, że jest autentycznym chrześcijaninem, że bierze sobie do serca nauki świętego Jana Pawła II, co dla nas jest istotne, nigdy nie mówił nic złego w stosunku do Polski. Czy nie było tam z jego strony słuchać jakichś pomysłów o jakichś siłowych rozwiązaniach? To pewnie wskazuje, że wiatr w Europie z której strony wieje, to może wskazywać, aczkolwiek nie przesądzałbym, że to jak gdyby w radykalny sposób zdecydowało o tym, że to właśnie jest Tajani. Tajani poza tym, że bardzo dobrze z naszego punktu widzenia, że odwołuje się do tego, co i Polskę, i Włochy stanowi, to z tego, co udało mi się dowiedzieć, on też był zawsze bardzo dobrze notowanym w tej grupie chadeckiej, znaczy umiał nawiązywać kontakty, umiał zbudować sobie, jest politycznie też utalentowany pod pewnymi względami. Więc być może to mu nie zaszkodziło, o czym mówi, ale nie wiem, czy koniecznie pomogło, tak? Nie wiem, czy koniecznie pomogło. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko chadecy są kolejni do konsumpcji, jeśli chodzi na tej, dlatego że oni są bo zmiany będą wstrząsające i będą dotyczyły instytucji unijnych, będą dotyczyły pomysłu właśnie na Europę. I oczywiście pierwszą falą tych, którzy padają, to są właśnie socjaliści, potem będą liberałowie, potem moim zdaniem chadecy. I obudzimy się za 10-15 lat w Europie, Bogu dzięki, w zupełnie inną konfiguracją polityczną, tak? Zobaczymy, jak to będzie po tym pobojowisku politycznym, jak ta Europa będzie wyglądała, ale niewątpliwie ten stary porządek dotychczas, taki, który się przez ostatnie 30 lat
świat ukształtował, odchodzi w niepamięć. Ale co to może oznaczać? Renesans, no, chociażby ruchów narodowych, czy też zupełnie różnego, coś nowego? Różnego rodzaju. Na pewno ruchów dążących do suwerenności, ruchów narodowych, różnego, jak powiedziałem, rodzaju. To zależnie od społeczeństwa, od narodu. No właśnie, bo przecież nie ma jednego nacjonalizmu. Nacjonalizmy są różne. Nie ma międzynarodówki nacjonalistycznej, tak, bo byłoby to bez sensu. Więc w głęboko na przykład zlaicyzowanych społeczeństwach zachodnich na pewno inaczej niż w przypadku polskiego ruchu narodowego nie będą to tak i nie są ruchy tak mocno związane z kościołem, z religią, tak, z taką bazą, nie tak jak my. Natomiast niewątpliwie te dążenia suwerennościowe, one będą albo zwyciężały w ramach już istniejących partii. We Francji też widzimy, no, główne starcie rozegra się między Marine Le Pen a François Fillonem, który jest uważany, no, za takiego katolicki beton, taki jaki może być, powiedzmy sobie, on by się prawdopodobnie... Na warunki francuskie, on by się prawdopodobnie w liberalnym skrzydle PiSu co najwyżej zmieścił w Polsce, ale na warunki francuskie to on jest katolicki beton, tak? I to są dwaj główni kandydaci, czyli Marine Le Pen z Frontu Narodowego i właśnie Fillon, nie? To też świadczy o tym, gdzie pewne punkty ciężkości się przesuwają na scenie politycznej, no i dobrze, no, normalność wraca. Anglosasi jakąś grę swoją rozgrywają cały czas. Wielka Brytania ustami swojej premier Theresy May zapowiada twarde wyjście, czy twardy Brexit. Coś mają tutaj do ugrania na pewno Amerykanie. Sprowadzili brygadę, zresztą zgodnie z ustaleniami wcześniejszymi, swoją pancerną brygadę do Polski. Ja wiem, że Ruch Narodowy patrzy z pewną rezerwą na instalację wojsk każdych innych poza polskimi na terenie Polski. Jeszcze z większą rezerwą patrzymy na retorykę, jaka towarzyszy temu wydarzeniu, tak? No bo jeśli cały czas słyszymy o tym, że wojska amerykańskie gwarantują nam bezpieczeństwo i że wreszcie Polska jest bezpieczna, bo są tutaj wojska amerykańskie, no to jaka jest konkluzja z tego? A jak nie będzie tych wojsk amerykańskich, to co ogłosimy, że Polska już bezpieczną nie jest? No to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, no za daleko, zdecydowanie za daleko i niesmaczne są te deklaracje i zachwyty, bo ja rozumiem, prawdą jest i faktem, no takim nie wymagającym nawet specjalnego uzasadnienia jest to, że to jest najsilniejsza armia świata dzisiaj. Ale po co, tak jak robi to pani premier Szymon, mówić o najwspanialszej, najpiękniejszej i tak dalej? Stoją obok, zaraz obok na tej samej tam defiladzie stoją polscy żołnierze. To jest ponad 1000 lat tradycji bardzo ofiarnego wojska, no, z pięknymi kartami chlubnymi. Po co takie deklaracje, które, no, są takie czołobitne? Ja tego zupełnie... Czy ja niestety to rozumiem, ale to jest takie zamienił stryjek siekierkę na kijek. No znowu jesteśmy czymś wasalem. I jeszcze to podkreślamy sami, tak? Jeszcze to podkreślamy sami. To jest bardzo złe, zwłaszcza, że to jest takie manifestacja słabości. Jak ja też słabo mi się robi, jak widzę, słyszę polskich generałów, którzy na każde pytanie o polskie bezpieczeństwo, siłę polskiej armii odpowiadają, bo NATO, tak? No, proszę państwa, nie jesteśmy państwem, nie wiem, dwumilionowym, tak, gdzieś tam na skraju, które nie byłoby w stanie zapewnić sobie, nie mówię, że możliwości wygrania z każdym, to jest absurd, tak, ale nie byłoby w stanie być państwem gotowym odpowiadać na różne zagrożenia, tak. No, ale nawet w czasach I Rzeczpospolitej, kiedy byliśmy u szczytu potęgi politycznej i militarnej, to też przed każdą wojną władca w porozumieniu z Sejmem montował jakiś system sojuszy, co więcej, nawet sprowadzał wojska obce. Słusznie. Zaciężne. Więc ten czynnik istnieje. Na okoliczność wojny, nie na okoliczność pokoju, ale też zwróćmy na to uwagę, że w naszym interesie, i tutaj zdecydowana niezgoda ze sporą częścią polityków, publicystów partii rządzącej, że w naszym interesie nie jest eskalowanie sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej, jak tak niektórzy wieszczą, im gorzej w stosunkach z Zachodu z Rosją, w tym Polski z Rosją, tym lepiej, no bo wtedy Amerykanie będą bardziej nabuzowani na tych Rosjan, więcej tu będą sprzętu. No, my jesteśmy w tej strefie
gdzie te interesy się krzyżują. Naprawdę, eskalowanie tego napięcia nie jest w naszym interesie. Jeśli się jedzie, jeśli z zachód to samochód, a my jedziemy na zderzaku, to nie nawołujmy do rozpędzania tego samochodu. No ale w kontekście tego, co pan teraz powiedział, panie pośle, to akurat pewne deklaracje ze strony Trumpa, nowego, już niebawem pełnoprawnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, mogą brzmieć raczej uspokajająco, że on chce się z Rosjanami dogadać. Nie eskalować wojny, tylko dogadać. No tak. I w moim przekonaniu to jest dobrze. To również dobrze dla naszego bezpieczeństwa. My, żeby jako państwo okrzepnąć, tak? My naprawdę mamy za sobą 200 lat, w których to 200 latach, łącznie przez 40, cieszymy się jakkolwiek pojętą suwerennością. Chociaż po 2004 roku i po tym, kiedy większość prawa naszego w Polsce stanowione jest przez Unię Europejską, to ta suwerenność jest co najmniej wątpliwa. Ale mamy swoje państwo przez te ostatnie 200 lat, przez te lat 40. Czyli druga RP i teraz trzecia RP. No i my musimy jako państwo okrzepnąć. My nie potrzebujemy dzisiaj wstrząsów. My nie potrzebujemy dzisiaj znowu po 20 latach pójść na wojnę, tak? Z kimkolwiek. A więc te deklaracje Trumpa są o tyle dobre. Natomiast to też nam mówi w obecnej sytuacji. Jeśli jest tak, że Grupa Wyszehradzka rozmawia z Putinem, jeśli Niemcy rozmawiają z Putinem, a rozmawiają bardzo intensywnie, między innymi o naszych interesach dotyczących energetyki, i to nie jest dobre, że nas nie ma w ogóle przy tych rozmowach. W ogóle każda rozmowa Niemców z Rosjanami nie jest dobra powinna, dla Polski. Tak, powinna nas niepokoić. Jeśli Trump rozmawiał z Putinem, i teraz jeśli my ustawiamy się na tym kursie antyrosyjskim takim jednoznacznym i nie dajemy sobie żadnego, bo co też Trump robi, to jest bardzo ciekawe. To jest taka rozgrywka. Trump z życzliwością wypowiada się w stosunku do Moskwy. Jego nominat na sekretarza stanu i na szefa Pentagonu już dużo ostrzej i już dużo mniej przychylnie się wypowiadają. Dobry, zły, glina i zły dobry, glina? Dobry, zły, ale też jest w tym element nieprzewidywalności. I to z punktu widzenia pewnej gry dyplomatycznej jest w jakiś sposób korzystne, dlatego że nie można pod to dobrać do końca strategii, tak? Nie można pod to... Jeśli państwo jest absolutnie zdefiniowane, ja to powtarzam, tak? Jeśli Polska jest absolutnie zdefiniowana w swojej polityce wschodniej i my sami deklarujemy, że nie mamy żadnego pola manewru, że nie możemy się dogadać z Rosjanami za przemocą, że zawsze będziemy popierać Ukrainę, zawsze to co deklarujemy? To deklarujemy, że nikogo niczym nie zaskoczymy. Jesteśmy w stanie, że... właśnie popierania Ukrainy. Podobno prezydent Przemyśla otrzymał, jak to się brzydko mówi, bana na wjazd do tego państwa. No, ja muszę się w związku z tym spróbować sam wybrać na Ukrainę, bo nie wiem, czy ja nie mam takiego wilczego biletu w związku z obroną po prostu dobrego imienia Polaków, polskiej historii i prawdy o ludobójstwie na Kresach, dokonanym przez ONUPA. Więc jest to wiadomość szokująca. Ja byłem... Chciałem tu pochwalić prezydenta Przemyśla. My nie jesteśmy żadnego jednego pnia politycznego, ideowo-politycznego, ale w ubiegłym roku byłem w lipcu tam narodowcy, Młodzież Wszechpolska zorganizowała piękną przemarsz i na cmentarzu uroczystość na cześć właśnie ofiar ludobójstwa ONUPA. Byliśmy jako parlamentarzyści, były władze miasta, prezydent bardzo na poziomie się zachował i tak dalej. Dużo, dużo uczestników, mieszkańców. No i jeśli to ma być powód, dla którego on dostaje teraz wilczy bilet na Ukrainę, no to ja się pytam, to co my mamy teraz w związku z tym, być może tak by trzeba było, zabronić wszystkim tym, którzy są zaangażowani jakkolwiek na Ukrainę, każdemu deputowanemu, który głosował za uznaniem Bandery za bohatera Ukrainy, to mamy też dać zakaz wjazdu? No bo jeśli Ukraińcy zaczynają się tak bawić, to może... To retorsje z naszej strony. To może tak powinno by, że trzeba być... Jak widać, układanie polityki z najbliższymi sąsiadami, a czasem i z tymi dalszymi, nie jest łatwe. Panie pośle, bardzo dziękuję za wizytę w programie. Trzeba być spokojnym, ale twardym i konsekwentnym. Dziękuję. Dziękuję również. Pan Robert Winnicki, poseł niezrzeszony i prezes Ruchu Narodowego, był moim i państwa gościem w programie W Punkt. Ja nazywam się Marcin Bąk i mówię państwu do zobaczenia.